Wymiana oświetlenia to najprostszy sposób na to, żeby oszczędzić energię w domu. Wymiana żarówek tradycyjnych, wymiana żarówek halogenowych na energooszczędne lampy LED przynosi nawet 80-90% mniejsze rachunki. Niestety okazuje się, że nie zawsze producenci lamp mówią prawdę. Jak się okazuje, taka lampa LED powinna popracować kilkadziesiąt tysięcy godzin, czyli teoretycznie nawet 10-20 lat. W praktyce po kilkunastu miesiącach może się zepsuć. Jak zbadało Stowarzyszenie Polskich Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pollighting, rzeczywiście część produktów wprowadzanych na rynek nie jest zgodna z normami jakości, nie przestrzega tych zasad. W związku z tym radzą, żeby wybierając produkty, kierować się nie tylko ceną, bo zawsze ta najniższa cena jest troszeczkę podejrzana, ale też patrzeć na markę danego producenta, na opinię i dzięki temu możemy uniknąć takiej wpadki w postaci tego, że kupimy produkt, który jest zrobiony z bardzo kiepskich podzespołów i w efekcie zamiast pracować wiele lat, już po kilkunastu miesiącach się psuje. Warto wiedzieć, że polski rynek to tak naprawdę Eldorado dla firm, które wprowadzają oświetlenie. Wart jest kilkanaście miliardów złotych rocznie, więc mamy wielu producentów, wielu dostawców, wielu importerów z Chin. Nie jest powiedziane, że produkt z Chin jest zły. Wręcz przeciwnie, jest bardzo wielu też dobrych producentów. Natomiast w tym gąszczu przedsiębiorstw zdarzają się też tacy, którzy po prostu nie przestrzegają zasad.